że w Ocinie łączy się duchowo arcykasterz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jerzy, i przesyła okolicznościowy list, okolicznościowy adres, który teraz odczyta ksiądz dyrektor Wydziału Katechetycznego Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej, ksiądz Bogusław Pomoć. Szanowni rodzice, nauczyciele i wychowawcy, drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczecinie, uroczystość nadania imienia świętej Kingi waszej szkole to szczególny rodzaj spotkania z tą tak bliską nam świętą diecezji tarnowskiej. Jest to spotkanie uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą w świętej Kingze widzieć i uznawać autorytet wychowawczy, czyli godny naśladowania przykład. W świecie, w którym nadal wyraźnie jest odczuwalny głód autorytetów, potrzeba takich wyraźnych i budzących szacunek postaci, które są punktem odniesienia dla naszego postępowania. Od dnia narodzin świętej Kingi minęło już wiele wieków, a od jej kanonizacji w Starym Sączu 14 lat. Przemijają pokolenia, zmieniają się czasy, a świadectwo życia świętej Kingi nie traci na ważności i jest niezmiennie aktualne. Z pewnością wasza patronka jest przykładem osoby, która rozpoznała swoje zdolności i otrzymane od Boga talenty oraz potraktowała swoje życie jako swoisty projekt i szansę dojrzewania ku pełni człowieczeństwa i świętości. Niech wasza szkoła, poświęcona osobie i dzieł świętej Kingi, przypomina wam prawdziwą sztukę pięknego i owocnego życia oraz zachęci do odpowiedzialności za podarowany przez Pana Boga czas. Niech ten szkolny czas wypełnia radość i pokój, a wy sami cieszcie się obfitością darów Ducha Świętego oraz potrzebnymi siłami ducha i ciała, abyście sprostali wszystkim wymaganiom, jakie życie codzienne będzie stawiało przed wami. Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy Andrzej Jerzy, biskup tarnowski. Każdego człowieka musi być nieprzerwaną wędrówką ku świętości. Tak napisał błogosławiony Jan Paweł II. Życie każdego człowieka musi być nieprzerwaną wędrówką ku świętości. To opatrzność Boża stawia w tej wędrówce ku świętości naszych rodziców. Na tej drodze stawia nauczycieli, wychowawców, a także naszych patronów i świętych. Dziś pochylamy się nad świętą Kingą. Kinga w naszej parafii już ma miejsce od dawna. Płaskorzeźba tu w prezbiterium obok ołtarza, jedna z nich poświęcona jest świętej Kingze. A najpiękniejszy witraż w naszym kościele z 1940 roku jest świętej Kingi. Widocznie u naszych praojców, dziadków, dawnych pokoleń było pragnienie, by w tej wędrówce do świętości stanęła również święta Kinga. Ona jest patronką naszej diecezji, patronką samorządowców, patronką wielu szkół, a dzisiaj od siebie patronki Szkoły Podstawowej w Szczecinie. Ksiądz Mikołaj na samym początku zaznaczył, że to jest historyczna chwila.
przypominam 21 listopad 2013 roku. Uczestniczymy w historycznej chwili. Bardzo się cieszę, że w tej historycznej chwili jest z nami ksiądz Mikołaj, ksiądz dr. Adam Poposzka, który w imieniu księdza biskupa przewodniczy naszą uroczystością. Cieszę się tym bardziej, że to jest pierwsza posługa księdza Mikołaja w naszej parafii, ale nie ostatnia. Wiem, że już w przyszłym roku ciągle czekamy. Ksiądz Mikołaj będzie gościem na innej uroczystości, również podniosłej szczerym imieniem. Witam bardzo serdecznie księdza Mikołaja i wyrażam ogromną wdzięczność za wydarzony czas dzisiaj, za ofiarę mszy świętej i za pewne, głębokie przemyślane, aktualne słowo Boże. Jest mi miło bardzo powitać księdza dyrektora Wydziału Katedrycznego Uniwersytetu Działania Karnowi, księdza doktora Bogusława Powódź. Tym bardziej, że w naszym kościele po raz pierwszy celebruje się święto, chociaż od wielu, lat pochyla się nad katechizacją diecezji i z wielką troską przygotowuje nas, kapłanów, byśmy na tym polu katechetycznym jak najlepiej służyli Bogu i ludziom. Cieszę się, księdzu dyrektorze, że mimo tych zajęć znalazłeś czas dzisiaj dla Szkoły Podstawowej Przewodniczącej i dla nas jako współpracownika. Jest z nami w czasie tej koncelebry i tej uroczystości przedstawiciel księży rodaków, ksiądz dr Janusz Sondę, który dzisiaj ma bardzo wypełniony czas, chodzi o zajęcia której rzeszowskiej, ale wiele okoliczności wpłynęło na to, że jest dzisiaj między nami. Bardzo się witam, księdze Januszu, i dziękuję za obecność i również za ofiarę przy świętym w intencji naszej Szkoły Podstawowej Przewodniczącej. Jest z nami również przedstawiciel księży katedry pracujących w Przewodniczącej, nasz dwuletni ksiądz Kafeta. Mówię podatnemu ksiądz Senior Janusz Psona, który wydaje mi się, że on nie mógł nie być dzisiaj w tak podniosłej chwili dla szkoły i parafii. Witam cię, księdze Januszu, i dziękuję za obecność. Celebrują się święto również księża. Nasi katecheci wypraszając potrzebę łaski poprzez stanictwo świętej Kingi. Serdecznie witam przede wszystkim was, dzieci, które widzę od godziny 8 kończy go kościoła. Cieszą się, żeby mieć piękną matronę. Witam rodziców, którzy przez te ostatnie tygodnie tak bardzo byli zatroskani, jednomyślni i zdecydowani, by w murach naszej szkoły pojawiła się matronka święta Kinga. Witam wszystkich chłopaków, nauczycieli, zaproszonych gości, delegacje, poczty sztandarowe i wszystkich tych, dla których dzisiejszy dzień, dzień nadania imienia świętej Kingi, jest wyjątkowy. Módlmy się do Boga, aby ten historyczny dzień zapadł głęboko w sercach, w umysłach naszych, by pomógł nam iść w tej wędrówce
nieprzerwaną wędrówką ku świętości. Czcigodny księdze Mikołacie, w życiu każdej wspólnoty są chwile niezwykle ważne, które mają wymiar historyczny. Takim wydarzeniem w życiu każdej szkoły jest uroczystość, nadanie imienia oraz poświęcenia sztandaru. Pragniemy w ten sposób dać wyraz naszej wierze i nadziei, że stawiennictwo świętej Kingi, którą obieramy za patronkę, będzie wypraszać obfitość Bożej łaski i błogosławieństwo uczniowskim i nauczycielskim w trakcie zdobywania wiedzy i kształtowania charakteru. Warto w tym miejscu przytoczyć pytanie błogosławionego Jana Pawła II z homilii kanalizacyjnej w Starym Sączu. Co zrobić, aby dom, rodzina, szkoła, zakład pracy, wioski, miasta stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy dobrocią, miłością i prawdą oddziałują na duchowy wzrost człowieka. I święty Kinga, którą publiczna szkoła podstawowa w Żelcinie dzisiaj uroczyście obiega sobie ze swoją patronkę, daje nam konkretną odpowiedź. Potrzeba świadectwa. Tej harmonii między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Potrzeba rodzin, Bogiem się ich. Potrzeba wyżej stawiać dobro wspólne nad dobro osobiste oraz potrzeba odwagi, by nie lękać się świętości. W imieniu tych wszystkich, którzy tworzą środowisko naszej szkoły, rodziców, nauczycieli, katechetów, uczniów, zwracam się z serdeczną prośbą do księdza Mikołaja o poświęcenie sztandaru i obrazu wizerunkiem świętej Kingi nowej patronki szkoły. Sztandar jest symbolem tego, co Polska stanowi, a zarazem symbolem naszych nowych ojczyzn, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Prosimy również o modlitwę, aby nasi uczniowie, nasze dzieci w swoim życiu uczcili wartości, które stały się fundamentem świętości naszej patronki świętej Kingi. Chrystus, który przyszedł przez ziemię, przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc, powiedział: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie i miłości, prawidłowo się rozwijał i innym pomagał w rozwoju. Prośmy wspólnie o obfite Boże błogosławieństwo dla uczniów i pracowników publicznej szkoły podstawowej w Żegocinie. Niech się jednoczą w pracy i nauce, w służbie dla dzieci i rodzin. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Pobłogosław ten sztandar z wizerunkiem świętej Kingi i sztandar i obraz należący do publicznej szkoły podstawowej w Żegocinie. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczyć będzie, byli wspólnotą miłości i pokoju. Niech przeniknięci słowami prawdy i pobudzeni przykładem swojej patronki dają świadectwo życia chrześcijańskiego. Za przyczyną świętej Kingi i patrona parafii świętego Mikołaja prosimy Cię, Boże, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z Księgi Tobiasza. Błogosławię Pan Bogu i chwał Króla wieków, aby znów odbudował Twój namiot z radością. Aby rozratował w Tobie pojmanych i umiłował w Tobie wszystkich nieszczęśliwych we wszystkich pokoleniach na wieki. To dlatego, że podobnie jak święta Kinga
nie myślimy tylko o teraźniejszości, ale wybiegamy w przyszłość. Wybór imienia jest wyborem programu życia, a to nie tylko gwarantuje opiekę, pomoc i obronę, ale także pobudza do naśladowania. Jest autorytetem, nie takim, którego trzeba słuchać, ale takim autorytetem, którego warto słuchać. Zapytajmy więc, co stanowi o ponadczasowości przesłania nowego patrona waszej szkoły, świętej Kingi. Otóż o ponadczasowości tego przesłania stanowi podwójna miłość świętej Kingi. Miłość do polskiego ludu i miłość do polskiej kultury. Ponad tysiącletnie dzieje naszego narodu nadały bowiem świętej Kingi dwa zaszczytne tytuły: Matka Polskiego Ludu i Orędowniczka Kultury Polskiej. Też ta wspólnota szkolna niesie ciepło klimatu wychowawczego, współtworzonego przez nauczycieli i uczniów. Klimatu, w którym wszyscy będą wzrastać w coraz większym umiłowaniu polskiego narodu i polskiej kultury. Bo nasz naród, jak mówił UNESCO błogosławiony Jan Paweł II, przetrwa najstraszliwsze doświadczenia ziemi. Wielokrotnie skazywany na śmierć, pozostał przy życiu i pozostał sobą wśród rozbiorów i okupacji, oparciu o własną kulturę, która okazała się silniejszą potęgą od tych, które chciały ją zniszczyć. Niech w tym duchu formowani absolwenci publicznej szkoły podstawowej w Przegocinie niosą światło i ciepło tej szkoły w dalsze etapy swojej edukacji, w późniejsze życie rodzinne i zawodowe i wspólnotowe. Niech w tym duchu już od dziś tworzą przyszły kształt naszej ojczyzny, Europy i świata. Amen. W dniu nadania imienia prosimy Boga przez wstawiennictwo świętej Kingi, patronki szkoły, o błogosławieństwo i potrzebne łaski w nauce i pracy nad sobą. Papież Franciszek wzywa nas do budowania świata na takich wartościach jak piękno, dobro i prawda. W dniu nadania imienia naszej szkole przyjmij, Boże, naszą modlitwę za Ojca Świętego Franciszka, księdza biskupa Andrzeja, obecnego tu księdza Inkułata Adama. Daj im łaskę zdrowia oraz dar Ducha Świętego i siły w kierowaniu Kościołem. Ciebie prosimy. Nauczyciele, wychowawcy i katechedzi wszystkie swe siły i zdolności ofiarowują, by przekazać dzieciom i młodzieży nie tylko wiedzę, ale dobre obyczaje. Boże, błogosław ich pracy, obdarz mądrością i cierpliwością oraz spraw, abyśmy zawsze odnosili się do nich z szacunkiem i życzliwością. Ciebie prosimy. Nasi katechedzi troszczą się o piękno naszych sumień oraz starają się, abyśmy lepiej poznali i pokochali Boga i człowieka. Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie za ich kapłańskie powołanie i daj im łaskę świętości i gorliwości w służbie dla dobra Kościoła.
Ciebie prosimy. Żyjemy w wolnej ojczyźnie i możemy bez przeszkód rozwijać nasze talenty i zdolności. Módlmy się za naszą ojczyznę. Prosimy dla niej o pomyślność, aby rozwijała się w dobrobycie i pokoju. Napełnij, Panie, roztropnością ludzi sprawujących władzę w naszej ojczyźnie, by podejmowała decyzje zgodnie z prawem Bożym. Ciebie prosimy. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Miłosierny Boże, polecamy Ci wszystkich zmarłych, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i katechetów. W sposób szczególny miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłego księdza prałata Antoniego Porębę. Wejrzyj Boże na ich trud i poświęcenie. Poczytaj im dobro uczynione za życia oraz spraw, aby mogli cieszyć się wieczną nagrodą w niebie. Ciebie prosimy. Papież Jan Paweł II mówił: podążajcie ku przyszłości. Podążać ku przyszłości to mieć świadomość celu. Módlmy się, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło nam na tej drodze budowania pięknej przyszłości naszej szkoły i gminy. A święta Kinga, Pani Sądecka, niech nas dalej prowadzi uszlachetnie wszystkie nasze dobre zamiary. Byśmy na co dzień stawali się apostołami dobra i prawdy. Ciebie prosimy. Panie Boże, przed nami niewyrażone jeszcze kształcie i treści nowe lata istnienia naszej szkoły. Powierzamy Ci wszystkie nasze szlachetne zamiary i plany. Prosimy Cię, wysłuchaj nasze wszystkie prośby, które Tobie z wiarą dzisiaj przedstawiliśmy przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony jest owoc pracy wszystkich, którzy tworzą środowisko naszej szkoły, a który przynosimy na Eucharystię. Zawiera w sobie wspólny wysiłek opromieniony zbawienną łaską Boga. W tej uroczystej procesji chcemy oddać Bogu chwałę za dary otrzymane z Jego dobroci i podziękować naszej patronce świętej Kindze za jej wstawiennictwo i przemożną opiekę nad nami. Dlatego przynosimy do ołtarza kwiaty, które ozdobią ołtarz. Niech ich piękno będzie wyrazem szczerej wdzięczności za dar życia, za wszelkie trudne uczenia i wychowania, za otrzymane i pomnożone talenty oraz za radość, że patronką naszej szkoły jest Kinga, Pani Sądecka. Pomóż nam, Panie, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci, podobne do kwiatów. Darem szkoły wielczyzny jest od nas i zajmujemy się Kingi, który ksiądz mi w ławce reguluje Eucharystię i obraz świętej Kingi. Ty, Panie, chcesz, abyśmy troszczyli się o dom Boży. Niech ten dar przypomina nam, że wzorem naszej patronki z modlitwy i Eucharystii mam czerpać siłę do kształtowania naszych charakterów i cnót. Przynosimy słoik miodu. Słodki owoc pracy tysięcy pszczół. Wyraża on nasze dobre zamiary i chęci. Chcemy przynosić same dobre owoce szkolnej nauki i wychowania. Dar ten jest wyrazem wdzięczności księdzu i władowi za obecność, wspólną modlitwę i dzielone błogosławieństwo. Chleb i wino, które są znakiem naszego wysiłku, by dobrze wypełniać swoje obowiązki i być wiernymi uczniami Jezusa. Prosimy, Panie, aby jak ten jeden chleb, co łączy liczne ziarna i jak to wino, co łączy kropel wiele, miłość i przyjaźń łączyła całe środowisko naszej szkoły, parafii i gminy. Niech Chrystus, najlepszy nauczyciel, wszystko przemieni i nauczy nas dobrze i mądrze żyć.
zebrany oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Kingą, świętym Mikołajem, świętą Jadwigą Królową, błogosławioną Karoliną, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy ciągle podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dołączam się do tych podziękowań.
skierowanych przez przedstawicieli rodziców, dziękując wszystkim za obecność, za modlitwę. Widzę, że również jest pan starosta, którego bardzo serdecznie witam. Dziękuję za obecność i wszystkim życzę tego, co jedna z prefacji ku czci świętych nam podsuwa. Oby Bóg przez świętą Pinkę ukazywał wzór postępowania i przez jej wstawiennictwo udzielał nam pomocy, a we wspólnocie z nią dał obiecane dziedzictwo. Oby tak się stało. Piękne kwiaty się należą świętej Pince, bo ona jest główną bohaterką dzisiejszej uroczystości. Ona nas tutaj zgromadziła i będzie się nami opiekować, będzie prowadzić zwłaszcza tutejszą szkołę, która spełniła te oczekiwania, które tu były już wielokrotnie formułowane, artykułowane, zwłaszcza przez rodziców. Zanim przyjmiemy Boże błogosławieństwo, no taka jeszcze jedna może taka refleksja. Mianowicie w życiu szkoły jest tak jak w życiu rodziny. Ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, inni się rodzą, inni umierają. Przeżywamy teraz miesiąc listopad, miesiąc pamięci o tych, którzy odeszli. Chciałbym, byśmy wspólnie pomodlili się właśnie teraz, w czasie tej dzisiejszej uroczystości, za tych wszystkich, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, za tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. I będziemy formułować, czy za wolność, czy nie, ale za ojczyznę. A wśród nich byli również żołnierze, byli również nasi rodacy, Polacy, którzy walczyli w batalionach polskich. I ich nieśmiertelne dusze polećmy teraz miłosiernym Bogu. Bo ta szkoła dotychczas nosiła właśnie to imię tych ludzi, którzy walczyli o Polskę. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bardzo dziękuję osobiście za te słowa, które pod moim adresem były wypowiedziane. I niech nam teraz błogosławi Trójca Święta na dalsze lata pracy i rodziców, wspólnej pracy i nauczycieli dla dobra przyszłych pokoleń Polaków, którzy żyją na tej żegodzińskiej ziemi. Pan z wami. Yeah.